Najszybszy mecz w historii League of Legends trwał 3 minuty i 21 sekund. Wynik, który raczej nie jest do pobicia, ale są inne rekordy, które spróbujemy dzisiaj pobić. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy pobijać rekordy. Tytuł nie kłamie, spróbujemy zagrać najszybszą grę w League of Legends. Pierwszy czas, jaki chcemy pobić, to 15:57. To jest czas, w jakim IG pokonało SKT na MSI w 2019 roku. Najkrótszy pro mecz ever. Jaki jest plan, panowie? Pewno najłatwiej byłoby, gdybym piknął Belwę, ale jako iż istnieje skin Stargarden Kai'Sa, nie zrobię tego, nie piknę Belwę. Ktoś inny ją piknie. To ja mogę relacyjnie Yorika piknąć, jeno. No i git, lecimy. Nie chcę spoilować czy coś, ale dosłownie tydzień czy dwa temu Arkoan mnie zapraszał na dosłownie taki content. I pierwszą gierkę skończyliśmy w 11 minut chyba. Dobra, jak coś to zanim on to zmontuje, to już dawno moje wyjdzie. A jednak nie, zdążył przed nami. Ja ogólnie powiem tak, mi się ta Kai'Sa podoba aż tak bardzo, że ja sobie kupiłem pluszaka tego jej kompaniona co lata obok. To jest tak koło ciebie lata? Nie, bo jeszcze mi nie przyszedł. Ale to przyleciał chyba, nie przyszedł. Nie no, wpatrz to będzie. Zamknęli go! No, nie rób mi tak. Ja bym ci nie zepsuł przecież farby, co ty, nigdy. Gdyby to był autoatak z pasywką, to by zepsuł. Jebanie, oni wiedzą jak grać. Pomagamy, aż nie pobijemy tego rekordu, czy co? Tak! Nie idziemy dzisiaj spać. Proszę Państwa, czas na przerwę na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli firmy Krux. Jak dobrze wiecie, Krux produkuje sprzęt gamingowy, ale nie tylko. W zeszłym miesiącu zrobiliśmy konkurs, w którym moja ekipa i widzowie mogli wygrać sprzęt od Kruxa. Posłuchajmy ich recenzji tego sprzętu. Kiedy otrzymałam podkładkę od Kruxa, wiedziałam, że wszystko w moim życiu się zmieni. Teraz gram z elegancją i prestiżem. Kiedyś ledwo wiązałem koniec z końcem i musiałem pracować w Biedronce, żeby przeżyć. Jednak odkąd dostałem mikrofon firmy Krux, moje życie diametralnie się zmieniło. Jem w drogich restauracjach. Oraz codziennie mogę sobie pozwolić na długie spacery po plaży. Słuchawki Krux są tak dobre, że nawet jeżeli brakuje ci słuchawek dousznych, wystarczy położyć swoje słuchawki Krux pod prysznicem, włączyć prysznic i po 69 minutach pod prysznicem znajdziesz swoje słuchawki douszne. To tylko żart, nie próbujcie tego w domu. Chciałbym polecić tą myszkę każdemu gamerowi, który szuka naprawdę dobrego sprzętu do gry. Siemano! Z klawiaturą od Kruxa możesz bić swoją ulubioną rangę jeszcze szybciej niż naprawdę byś tego chciał. Proszę Państwa, te opinie mówią same za siebie. W linku w opisie znajdziecie koszyk z wszystkimi produktami, które przed chwilą zobaczyliśmy. Po wpisaniu kodu DYRYHODO przy checkoucie dostaniecie rabat na każdy z tych produktów. Także jeśli szukacie nowego sprzętu, zapraszam serdecznie do sprawdzania oferty Kruxa. No a my wracamy do odcinka. Czym jest ten Jorik, jak się go słucha, bo mówi, muszę kutas. Co? I must dig. No, dobra, proszę Państwa, za półtorej minuty Heraldzik, tak? Wszyscy będą mieli dobre timery? O kurde, ten to może zrobić. Ty, w sumie to weźmy zanim zdążymy? A, dobra. Mamy Zix, przepraszam, zapomniałem. Znaczy, ja nie StarCraft tak robię. Uda się, to się uda. Andrzej Duda. Dobra, inhibitor będzie nasz. Oni nie reagują. Ja proszę na tego actiona. Dobra. Ja nie słyszałem o tym. Zrobiłeś call, no to ja zareagowałem. Kurde, jakbyśmy dobili wieżę, to by Herald jeszcze przebił. Dobra, mamy w chuj 3 minionów, co? Należy to skończyć, bo trenie siedzi, bo trenie poszło. Myślę, że nie możemy tego skończyć. Możemy ale jeszcze troszkę... Ale ile dostawać. Możemy, tyle wbijmy, co? Ty on raz to dostał. I tak mamy bardzo dobry czas. Bardzo dobrze. Kiedy jest kolejny Herald? Mam łamacz chuja, jest dobrze. O nie! Jorik dzisiaj jest jakiś kinki. Nie używaj go! Ja cię łamaczę. Coś trzeba, ja to puszuję, wyjebać. Musimy turety brać. Okej. Co ty jesz? Wyciągnij chuj łamacza z twarzy. Nigdy. Boże. Dobra, ja teraz idę już na tego mida. Pamiętajcie, za minutę jest Harold. No, zbierajcie się szybko tutaj, bo mamy mało czasu na zakończenie giereczki. O, dobra, kurde. Kurde, mam WoW, zużyłem. No tak. Dobra, 16 sekund, musicie zaczynać już. Ej, ale dobrze, bo Adi ma teleporta, to będziemy mogli iść na to. Tak, mamy 2 tepeki. A, jeden. Zostawcie jednego tepa właśnie na miniona. Który mam skończyć? 15:57, na minutę. Dobra, musimy to zrobić, let's go. Puszczaj Heralda. Nie, oni wracają, oni po prostu wracają. Patryk, Heralda puszczaj. Kurwa, jestem martwy. It's not gooda. Jest gooda? Ajajaj, no, że się powskrzeszali tym jebanym tym paszteciarzem. Dobra, Herald pizgnie! Pizgnij Herald! A nie, miniony przyszły. Nie no, próbujemy do końca, zobaczymy jak czas nam się uda zrobić. To co, Baron? Chodźcie. Bez kery? Nie zdobędziemy tego Barona, to FF-ujemy. Patrzę, gdy już przyszłeś. Jak tutaj jest ta LeBlancus. LeBlancus. O kurde, ale ci pierdyknęła z batarangiem. Bo ona teraz ma wendetę przeciwko mnie, tylko będzie robić. Nie ma szans na tego na koniec. Pomocy, ty, na razie jest kajnisko. Tu na razie jest kajnisko. No dobra, to możemy surować w takim razie.
Proszę państwa, próba numer 2. No nie. Są ci sami ludzie. No nie, to są ci sami. Olek ma 5 level masterki, kurwa 500 tysięcy, ja najebaj LeBlanc! Dla mnie najgorsze jest właśnie to, że oni już wiedzieli, co kombinowaliśmy w poprzednim meczu. To jest problem. Dobra, może nie strzelam, że do mnie. Dobra, nie udało się znowu, ale udało się Arkanowi. Zobaczcie fragment jego filmu. Panowie, plan jest prosty. Bierzemy postaci z najlepszym pushem w tej grze i zaraz po wzięciu Herolda tepamy na jedną linię i pchamy ile wlezie. Link do całego filmu jest w opisie, możecie tam kliknąć. A my lecimy po następny rekord. Teraz pobijemy rekord na boty. Czas do pobicia to 5.34. To jest czas, w którym drużyna złożona z Ziggsa, Olafa, Jarvana, Jaxa i Heimerdingera zagrała najszybszą grę na boty. A, czyli uznajesz ten bieżący challenge za wypełniony? Tak, oczywiście. Kawat, słuchaj, masz misję. Jesteś agentem wśród botów. Ty idziesz na mida, kiedy oni nie idą na mida i nas feedujesz, tak. Dobra. To kto? Chyba Tristana musi dostać te kille. Dobra. A ja też Szał ostatni trochę. Shot! Szał ostatni shot! Wow. Co się nie wiem, FF ta gra? Chciałbym. Ma. No mam ghosta, bo myślę F. Paliłem teraz. Jak to ja? Ja nawet mu nic nie zadałem przez ostatnie ten. Co się nie wiem. Jak to się mogło stać? O! Dostawa specjalna. Robicie specjalnie. To kto? Chyba Tristana musi dostać te kille. Mogłem wziąć za pierwsze chyba. Dobra, koniec minionów, uwaga. Ciekawe, czy mi to gra zejście zainteresowa, nie? To co, reportujemy go po tym metrze i się zobaczy. Jezus, jaki twardy ten turret! Rito Games, czemu to jest takie twarde? Czemu ja nie wziąłem na pierwszy level W? To jest też pytanie. Ej, czekaj, zabij mnie, zresetuje się trochę goldzik, co? Bo dobra, ja nie mam TPK-a, zabij kogoś innego. Zabij go. Nie wiem, no jakie interstwo! Nie wiedziałem, że można intować. Jezus, wziąłem E na drugie! Ja. Nie wiedziałem, że można intować. Mamy jeszcze minutę, let's go! Czyli dostał reset golda i ja znowu nie mogę go zabić. W sensie, nie wiedziałem, że ja kurwa kiedykolwiek customi na boty się kurwa hituje, naprawdę. Jesteście tak kurwa reformowalni, że to nawet nie jest do opisania. Prawda. Ej, dobra, jest szansa. Te boty, kurde, zebrały się jak małpy po prostu. Czas się kończy, ale to jedziemy do końca. Razem przynajmniej wygramy. Kurwa, się zabije! A ty razem no to idź po tym winze! Wyjebałem się! Przynajmniej raz wygram! Gdzieś przydałaby się. Dobra, przynajmniej mam W teraz! No pierdolaka mnie zabiła! Chyba użyłeś w tej grze W na turę? Nie, teraz. Planuję to zrobić. On przy tym maksowo E przecież sam mówił. No, dodałem E, niestety. Czekaj, na następny. Kurde, mogłeś dwa za jednym. Dwa za jeden? No nie umrę! Czy ta gra może przestać być taka trudna? Riot! Ja mam 32 lata. Teraz to kończymy. Pładra na Heimerze. No kurwa nie wierzę. Dobra, 9 minut. Dążymy? Nie, to nawet nie jest 200% docelowego czasu, więc jest git. Kurwa, to nie zdążymy! Ten jest broken! Nie stawaj obok mnie! Jest! Let's go! O Boże! W następnej grze, zamiast szało, dołączył do nas Arkoan. Hawat, co ty masz za runy? Runy. Ja pierdolę. Ja zmieniłem runy i nie kliknąłem. Dzień dobry. Dobra, dajcie mi to. Dobra, i niech idzie pod wieżę. No kurwa, kapitan! Dzień dobry, witam ponownie, chciałem się zaprzyjaźnić. Dawać pizgać w to. Już widzę, że idzie szybciej niż wtedy. Jak ty to kurwa idzie? Mamy to! Dobra, cofamy się, kupujemy i gramy dalej. Witam panie Adrianie. Cześć. Proszę mnie sprzedać lanie. Dobra, mamy 2 minuty. Francis. Teraz już nie ma plejtu. Dzień dobry, panie Hodorze. Jak mi ktoś pomoże. Ej, proszę państwa, no mamy lepszy czas, let's go. Ej, olewam boty, bo nie sobie robi to. Zgamy te wieże. Dzień dobry, panie Arkoanie. Jak smakowało dzisiaj śniadanie? Jakie było sranie. Dobra, 4.31, kurwa wieża pierwsza. Kurwa, zrobią nas, znowu, zrobią nie nas jeba. Boty! Ej, czy będziemy gorszy czas niż wtedy? I jest! 7.35. Ale dobra, pobiliśmy rekord z poprzedniej gry, czyli pobiliśmy rekord. Kolejny rekord.
To jest 3.21. Tak, ktoś zrobił 3.21 gierkę. Przy czym mieli tam 5 przeciwników, którzy ich fidowali. Mam lepszy pomysł. 3.21 gierka, 5 przeciwników, którzy fidują. Na mapie aramowej. Ej! Chodźcie fidować już. Wiedziałem, że będą wjeżdżać kurwa tymi śnieżkami w postacie. No zobacz tego debila, no! No. Ja pierdolę. Z Kawazem też już nie gram. Sorry, my metry. Ja mam Elkę, więc mogę tankować. Dobra, 2.21. Ej, to może być dobre. Dobra. Będzie poniżej 3 minut. Damy no, radę. Oczywiście. No. Będzie na pewno. Nie mam bu, ale dobra. Macie jeszcze manę. Nie wiem po chur... Ale macie. I 2.47? Dobra, rekord świata, proszę państwa! Dobra, dzięki za oglądanie. To był najszybszy mecz w League of Legends. Podobno. Nie wiem, nie sprawdzajcie.